Znacie ten problem? Co prawda teraz panuje trend, żeby nie kupować sobie za małych butów, ale jeśli już kupiliście za małe, albo po prostu ciasne i chcecie je rozbić, pokażę wam dwa proste tipy. Pierwszy tip jest taki, do którego potrzebujecie woreczki takie jednorazowe. Zakładacie sobie taki woreczek napięte, no i wsuwacie butę. Zobaczcie, dużo łatwiej mi to wyszło niż poprzednim razem. Ważne jest to, żeby zakładać ten woreczek napięte, natomiast nie wkładamy stopy i zakładamy w ten sposób. No chyba, że macie buta syntetycznego, to wtedy myślę, że jak najbardziej da nam to pościg, tego buta założycie. Natomiast jeśli but jest skórzany, dobrze, żeby ta stopa pociła się do tej skóry i ta skóra będzie się dopasowywała idealnie do naszej stopy. Drugi tip dotyczy tylko butów skórzanych. Bierzecie sobie odrobinę ciepłej wody, nie gorącej, no żeby ten klej się tutaj nam w tych butach nie porozklejał. No i nalewamy sobie troszeczkę wody. I zakładamy. O, zobaczcie, tu nam ta woda trochę wypływa. Dlatego dobrze jest mieć jakiś ręczniczek przy okazji. No ale już momentalnie jest mi w tym bucie dużo, dużo wygodniej. Zrobimy od razu z drugim, żeby mógł zaraz iść na ściankę. O, jak! O, ho, 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 ho. Jaka eksplozja! No i w takich budkach można sobie troszeczkę już pochodzić teraz. Idealnie się dopasowują. Ważne jest, żeby potem jak zdejmiecie tą stopę, to żeby ten but wysychał naturalnie, czyli nie gdzieś przy kaloryferze. Ewentualnie można włożyć tam troszeczkę papieru, ale generalnie w takiej temperaturze pokojowej ma on sobie wysychać. Dzięki za uwagę. Kamil z Bielska.